myślisz, że kariera Roxany Węgiel jest dobrze prowadzona, że to jest dla niej, ona ma 14 lat? Tak. Ja zawsze mówię mojej drużynie, bo ja nie mam styczności z innymi drużynami, ja biorę ich do siebie do domu, sobie siadamy, jesteśmy tam 18 osób, rodziców na ogród, mają swoje życie, ja z nim siedzę i mówię, że błagam, żeby w waszej głowie nie było, że wy teraz zaczynacie jakąś karierę, że wy wychodzicie na scenę i jakbyście mieli tych 16-17 lat, już wtedy mógłbym wam mówić inaczej, ale macie od 8 do 13. Więc to jest tylko jakby taki przecinek, przygoda po prostu, fajna przygoda w waszym życiu, którą ja traktuję tak, że oni potem mają to w CV, że idą na przykład w wieku 18 lat na jakiś casting, coś, i mówią, byłem w The Voice, doszedłem tam i tam, jako taki po prostu taka wizytówka. Ale broń Boże, nie chciałbym. Roxana dla mnie jest jakimś takim wyjątkiem z tej całej reguły, bo jej naprawdę, naprawdę, naprawdę się udało. Nie wiem, znaczy rozmawiałem ostatnio z Roxaną na planie Voice'a, właśnie mówiła, że ma jakiś indywidualny tryb nauczania i tak, bo jakby w głowie mam cały czas tę naukę, no bo jednak no tak. Ja też rzuciłem szkołę, ale ja rzuciłem szkołę w drugie liceum i już te podstawy do życia myślę, że miałem. I właśnie się obawiałem, że Jezus, ale to nawet chyba nie jest legalne, żeby rzucić w tym wieku szkołę, że nie można, chyba trzeba skończyć, znaczy, a, bo teraz są 8 klas. Wiesz co, Jezus, to znaczy, już taki jest stary próg wiekowy i tak dalej. Także no, ale to jest jakiś wyjątek i jestem bardzo ciekaw i co w głowie będzie miała Roxana za 5 lat. Bo ja się zastanawiam właśnie, jak to może negatywnie wpłynąć na psychikę tak młodej osoby i też zastanawiam się właśnie, czy to nie jest do końca tak, bo jak z twoich obserwacji wytwórnie czy menadżerowie mają jakby tą, pomimo tych zarabiania pieniędzy, wyciskania tej gąbki, umiejętność takiej opieki, takiej też trochę takiej mentalnej, bo właśnie tu się zastanawiam, dlaczego ja pytam o tą Roxanę, bo widzisz, oni ją wyciskają, teraz będą jak po prostu gąbkę. Jakie są twoje obserwacje? Najważniejszym, moim zdaniem, elementem w tym wszystkim są ludzie, z którymi pracujesz i żeby oni byli naprawdę fajnymi ludźmi. I ja akurat naprawdę na takich trafiłem od samego początku, że mój menadżer, jak wydałem pierwszy singiel w Universalu, czy jakoś to tam było powiązane, po tym, jak to wydaliśmy, mówi: Dawid, uciekamy stąd. No nie, bo będziesz miał... Jakby nie naskakuje na żadną wytwórnię i tak dalej, po prostu mój kontrakt wtedy był bardzo nieodpowiedni, podany mi pod nos, więc mój menadżer, jako naprawdę człowiek, który oczywiście też chce zarobić, każdy chce zarobić, ale wie, że na przykład może zarobić więcej, jeśli ja będę tym szczęśliwym człowiekiem, tą szczęśliwą jednostką. Jeśli chodzi o opiekę Roxany, nie znam tych ludzi, więc nie wiem, ale no mam nadzieję, ona jest szczęśliwa. Przynajmniej z tego, co rozmawiam, ja się zawsze, co ją widzę, Roxana, czy ty na pewno robisz to, co chcesz i czy naprawdę jest ci dobrze? Ona mówi: Dawid, tak, nie martw się. A myślisz, że osoba w tym wieku potrafi świadomie odpowiedzieć na pytanie, czy... No i właśnie, wiesz, czy osoba w tym wieku potrafi rozpoznać dobrych ludzi? Nie? I czy dobrych ludzi jest... No to na pewno nie rozpozna, no błagam cię. No to wiadomo, że nie. To ja czasami nie rozpoznaję, no potem się okazuje. Takich dobrych jest jak po prostu garstka.